Raz, dwa, 4, 5, pięć. Cześć dziewczyny i chłopaki. Słuchajcie, jak zwykle przed niedzielną debatą taki mały live na żywo specjalnie dla was. A o czym będziemy rozmawiać w tej debacie niedzielnej? E, no to tak jak widzicie jestem w stroju Władek Team, więc na pewno będzie coś władkowego. Tak, po ostatniej debacie, którą możecie sobie zobaczyć o tam, podlinkuję wam to. Oczywiście ci, którzy oglądają to w portalu Facebook to macie link w opisie, na YouTube to macie link tam u góry. Słuchajcie, bardzo dużo pojawiło się pytań odnośnie naszego klubu. Nie chciałem jakoś mocno tutaj faworyzować w tej morskiej TV klubu Władek Team. No ale ponieważ pytacie się ciągle, jak to wygląda w tym naszym klubie, to a że w poprzedniej, w poprzedniej debacie, która miała być taka nasza klubowa, tak jak widzieliście, zrobiła się taka fajna atmosfera świąteczna. Dzwoniliśmy po różnych ludziach, dzwoniliśmy do Ady, bo się obudziła i fajnie, ja cały czas z tym żyję, że Ada jest z nami naprawdę fajnie. No to nie było tam no, czasu na to, żeby, żeby pogadać po prostu o tym naszym klubie, jak do niego dołączyć, bo o to się najczęściej pytacie o, to, o te deklaracje zawodnika co potem Także myślę, że ta debata, która będzie teraz w niedzielę o 20, czyli jutro, jutro dobrze mówię, chyba jutro, tak, to będzie po prostu taka. Nazwijmy to Władko timowa Wszystko Wam wytłumaczę. Poza tym, tak jak widzicie tutaj z tyłu, o, mamy dla Was kubeczki. Kubeczki Władek Team, ufundowane przez dwóch zawodników Władek Team: Macieja Kamińskiego i Grzegorza. Oh, Grzegorza Okonek. Naprawdę dzięki, Chłopaki, że wspieracie mnie, wspieracie też no klub w pewnym sensie w ten sposób, bo no dzięki Wam no klub będzie może nawet i bardziej jeszcze rozpoznawalny niż do tej pory jest. Także będą kubeczki do, dla widzów, oczywiście, niedzielnej debaty. Poza tym, oczywiście, tutaj mamy. O, zobaczcie, to jest po prostu cud, co się stało na ostatniej debacie. Na ostatniej debacie. Mieliśmy loterię fantową, tak jak widzicie, nie ma już za mną żadnych fantów. Wszystkie fanty poleciały, znaczy się... No niekoniecznie, że wszystkie poleciały. No nie pokażę nam to z drugiej strony, no ale mam już popakowane, a tutaj ciach, zobaczcie, o już jest tego, trzeba jeszcze ponaklejać znaczki. Popakowałem te gadżety oczywiście dla tych ludzi, którzy się no, zgłosili także no te wszystkie prezenty są przygotowane do wysyłki że tak powiem kto tam jeszcze nie dał swoich danych to niech się do, ze mną skontaktuje no ale co najważniejsze najważniejsze jest to, że nazbieraliśmy na tą kamerkę GoPro czekam na jakieś obniżki po poświąteczne, <laughs> ale mam nadzieję, że... Znaczy się GoPro 8 już staniała, a nie chcę GoPro 8 z wielu względów, na przykład chociażby z takich, że um, ta zaślepka na obiektyw nie jest wyciągana. W GoPro 7 można ją wyciągnąć, bo na przykład ona się niszczy, tak? Robimy na plaży i tak dalej, tam jest piasek, to się rysuje wszystko no i w GoPro 8 ona nie jest wyciągana, czyli nie jest wymienna, czyli jak mi się porysuje, to dupa po prostu totalna, a GoPro 7 jest wymienna, i takich, takich szczeblików jest bardzo dużo, dlatego celujemy w to GoPro 7. Na pewno będziemy to mieli, bo tyle żeśmy kasetę zbierali. Mam już w, w koszyku nawet dodatkowe baterie, wszystko dzięki Wam, także jest naprawdę mega, mega, mega szacun, No ale słuchajcie, to będzie po nowym roku. Tak, będzie nowa seria o troci, fajna kurczę z wody. Dzisiaj natomiast, no bo dzisiaj jest sobota, a jak to sobota, to zawsze jest sobota o 16, jakiś filmik dla Was. No i dzisiaj e, będzie filmik nagrany wcześniej, nagrany jeszcze przed świętami, nagrany ba, jeszcze przed tą debatą, na której żeście nas na kamerkę. No i, bo to było w sobotę, nagrywane taka debata była w niedzielę. E, no i dzisiaj ten filmik o tej troci e, zrozumieniem. Zewia, jeszcze nagrywany starym sposobem, tą dużą kamerą, będzie o godzinie 16 dla was. Już się właśnie renderuje, za chwilę będzie wrzucane do internetu i o 16 go wam zapodam. Natomiast wracające do niedzielnej debaty, ja no tak myślę, że zapraszam wszystkich, nie tylko klubowiczów Władek Team, nie tylko sympatyków Władek Team, ale po prostu wszystkich. Pojawcie się o tej 20.00 pogadamy sobie o takiej też przyszłości tego Morza Bałtyckiego, o Jakie rybki, kiedy je się pojawiałem w jakich terminach, czy ta troć już jest na Rozewiu, czy nie, czy ona jest w innych zakątkach Polski już poławiana. Pogadamy sobie tak na luzie. Oprócz tego też ja odpowiem na pytania, których no, mam tu sobie powypisywane. Nie, nie pokażę Wam teraz kłócę tego, bo telefon na tym leży, ale jest tego sporo. Wypisałem sobie te Wasze pytania. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. Na część już Jacek odpowiedział prezes Władyk Tim na poprzedniej debacie. No ale myślę, że zbierzemy to tak zuzomen wszystko do kupy i no, będzie z tego fajny, fajny materiał dla wszystkich ludzi, którzy by chcieli wstąpić, może do klubu, albo chociażby zastanawiają się, albo chcieliby z niego. Wystąpić. <laughs> Może też tacy są. E, dobra, słuchajcie, nie przedłużając, dzisiaj o 16 zapraszam na kolejny filmik o morskiej troci. E, w pierwszy dzień świąt mieliście o, o koniach łowionych w. W porcie w drugi dzień, świąt mieliście o sandaczach portowych. Filmik, więc w tym tygodniu było sporo tych filmików. Postarałem się, żebyście mieli co robić w te święta. Mam nadzieję, że się to Wam podoba ta moja praca. No, dzisiaj o 16 będzie kolejny odcinek o Morskiej Troci. Jutro będzie debata. A myślę, się w przyszłym tygodniu o, będzie już pierwszy odcinek z kamerką, tą nową GoPro, no, mam taką nadzieję, że, że się to się... Czekam na pierwsze, pierwszy mm, stycznia, tak? Pierwszy, drugi stycznia to będą te moje zakupy. Dzięki wam. No i będzie się działo. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to jak to wszystko będzie wyglądać. Ja jestem strasznie podjarany, bo dużo się naczytałem o tych funkcjach tej kamery GoPro no i może być naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Także zapraszam serdecznie. Dzisiaj 16, jutro godzina 20, debata na żywo. Bardzo proszę o różne komentarze, bo będziecie mogli się dopytywać wszystkiego na temat naszego klubu. Trzymajcie się, na razie. Cześć!